Panie przewodniczący, szacuje się, że w Polsce na depresję cierpi około 1,5 miliona osób. Większość to są osoby w wieku produkcyjnym. Z tej całej grupy osób około 30% to są osoby z depresją tak zwaną lekooporną. Czy możemy mówić, że jest to problem społeczny i gdzie na liście priorytetów Sejmowej Komisji Zdrowia znajdują się właśnie pacjenci z depresją, czy z depresją lekooporną, czy też po prostu pacjenci psychiatryczni? Zdecydowanie wysoko. My ogromnie się interesujemy w Komisji Zdrowia kwestiami w ogóle zdrowia psychicznego. Dość powiedzieć, że mamy powołaną stałą podkomisję do spraw zdrowia psychicznego, a i tak niezależnie od jej prac zajmujemy się również tą problematyką na forum całej komisji. Mam świadomość, że niestety wyzwania cywilizacyjne, różne czynniki zewnętrzne niestety, ale powodują, że tych problemów jest coraz więcej. Z roku na rok trzeba się liczyć z tym, że będzie ta problematyka i problem depresji narastać. Oczywiście trzeba patrzeć i tutaj zwrócono uwagę w tym panelu na problemy depresji lekoopornej i tutaj innych metod postępowania terapeutycznego, leczniczego. Myślę jednak, że paradoksalnie wdrożenie właściwych terapii, wdrożenie nowych terapii lekowych również, to jest paradoksalnie może nawet najprostsze w tej całej układance. Dużo trudniejsze jest zorganizowanie właściwej, dobrej opieki dla pacjentów z powodów bardzo różnych, zaczynając od braków kadrowych, które dotyczą właśnie psychiatrów, a w szczególności psychiatrów dziecięcych. Tak więc jest to wyzwanie na najbliższe lata, nie miesiące, a lata, tym bardziej, że te wszystkie elementy zewnętrzne, które w jakimś sensie wpływają na nasz stan psychiczny, one będą się potęgować w kolejnych latach, trzeba się z tym liczyć, w związku z tym tych problemów też w kolejnych latach będzie więcej. Myślę, że jest to potrzeba tutaj wspólnego działania polityków, oczywiście ministra, ministerstwa, ale także i samorządowców, którzy też tutaj mają swoją rolę do odegrania, organizacji pacjenckich, generalnie nas wszystkich. Pora na właściwe działanie, pora na działanie również Narodowego Funduszu Zdrowia, myśl o dobrej wycenie procedur. Jest tu wiele wątków, które były poruszone w debacie i które nie wszystkie zdołamy w tej rozmowie streścić.